Sejmie ruszyły prace nad prezydenckim projektem ustawy, który wydłuża możliwość korzystania ze skargi nadzwyczajnej o kolejne 2 lata dla prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich. Podobny projekt w tej sprawie wcześniej wypracował Senat. Głównym założeniem projektu prezydenta jest przedłużenie terminu na wnoszenie przez prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji. Skarga nadzwyczajna, czyli to jest projekt dla ludzi i chodzi o przewiduje wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z 3 do 5 lat. Dziś Sejm przeprowadził pierwsze czytanie obu projektów. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka zaznaczyła, że do podmiotów uprawnionych do składania skarg wciąż wpływają nowe wnioski. Za wydłużeniem terminu, który wyekspiruje 3 kwietnia bieżącego roku, przemawiają przede wszystkim fakty, czyli sprawy w toku, jak również to, że cały czas do podmiotów uprawnionych wpływają wnioski o wniesienie skarg nadzwyczajnych. Projekt wydłuży też o rok kadencję ławników Sądu Najwyższego oraz doprecyzuje kwestię tworzenia akt sprawy w Sądzie Najwyższym. Przez 3 lata obowiązywania ustawy o Sądzie Najwyższym kilkanaście tysięcy obywateli złożyło podania do prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej w ich sprawie. Senacki projekt, który uzyskał poparcie wszystkich ugrupowań, został skierowany do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. W dyskusji zgłoszono 3 tożsame wnioski o odrzucenie propozycji prezydenta w pierwszym czytaniu.